rosyjsko-ukraińskiej. Jakie, co musiałoby się stać, jak powinien zostać zawarty pokój, żeby zwyciężyła Polska? Bardzo dobry pytanie. To jest pytanie, które inaczej formułując, ponawiam, zadaję periodycznie z mównicy sejmowej i przy innych okazjach i nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie o pokój, ponieważ dziś jedyne pytania, jakie padają, to o to, jak można jeszcze bardziej włączyć Polskę w wojnę. I proszę zauważyć, jak w ciągu ostatnich miesięcy i kwartałów jakoś spowszedniało. Na razie w Rammstein w ostatnich dniach to było już zupełnie otwartym tekstem wyłożone, że takie są cele i ta pomoc jest już pełnoskalowym zaangażowaniem wojennym, ponieważ tej wojny i wszyscy też już nieraz publicznie to przyznali, nie można by tej wojny prowadzić, gdyby terytorium Polski nie było otwarte na przestrzał dla naszych bezalternatywnych sojuszników i naszych bezalternatywnych przyjaciół. I po pierwsze, to musiałoby się zmienić. Państwo polskie musiałoby zacząć cenić sobie swój status neutralności, który my posiadamy. De jure ciągle go posiadamy, ale de facto wyzbyliśmy się tego statusu lekko i Rzeczpospolita przez swoje władze najwyższe, prezydenta, premiera, ministra obrony i różnych tam pomniejszego płazu funkcjonariuszy jest prezentowana jako strona wojująca. Jest to robione bez żenady, tak? Bez żenady i bez refleksji prawnoustrojowej. Co to znaczy nie mieć statusu neutralności? Co to znaczy być stroną wojującą? To znaczy, szanowni państwo, być gotowym na koszta wielorakie. Te koszta w wymiarze finansowym, no to my już ponieśliśmy, ale obawiam się, że największe koszta dopiero przed nami. Jeżeli bardzo moment bardzo poważnej refleksji, szanowni państwo, jeżeli publicznie artykułowane są koncepcje powołania nowego tworu, nowego podmiotu prawa międzynarodowego, który miałby być obiadem składkowym polsko-ukraińskim, no to znaczy, że naród polski miałby stać się de facto, bo de facto już jest, ale również de jure, żyrantem długów państwa ukraińskiego. Państwo ukraińskie to jest jeden wielki dług, to jest lej po bombie, to jest studnia bez dna. Rządzący tym państwem publicznie, naprawdę ze zdumiewającą śmiałością publicznie dopominają się o to, żeby po prostu mniej więcej sfinansować ich budżet. Licytują miliardy, które mają być transferowane, wyłożone na stół po to, żeby Ukraina dalej mogła popełniać, żeby władze kijowskie mogły dalej ponaglać rządzony przez siebie naród do masowego harakiri frontowego. I pytanie o te długi. O te długi. Czy jeżeli Andrzej Duda mówi, a powiedział to już kolejny raz, i pan Zełenski przytakuje temu, że między nami ma nie być granicy, i Duda z naciskiem powtórzył, faktycznie ma nie być żadnej granicy, no to kwestia odpowiedzialności, kwestia prawnej odpowiedzialności. To są rzeczy, o których warto pamiętać, jak się nawet samemu chwilami popada w jakąś egzaltację hurra patriotyczno-antyrosyjską. A tak konkretnie to właśnie, jak się skończy tutaj ta wesoła impreza, to przy wstawaniu od stołu, to kto reguluje rachunek? Kto reguluje rachunek? Bo ja sądzę, że wszyscy wstaną, a
a Polacy zostaną przy tym stole, no i wtedy paru rosłych kelnerów, jak gaci nad dobrą duszą, wyduszą do ostatniego centa, czy jaka tam waluta będzie wchodziła w grę. Należności za tego. I jeszcze jeden aspekt, szanowni państwo, jeżeli władze najwyższe Rzeczypospolitej, nie jacyś odjechani, szaleni, prawda, prawaccy, czynewaccy, publicyści, bo to jest dzisiaj jeden pies, Gazeta Wyborcza i Gazeta Polska, to jest ta sama linia programowa w kwestiach zasadniczych, wojenno-pandemiczno-eurokołchozowych, ta sama linia, przy pozorach kontrowersji, więc nie mówią tego jacyś szaleńcy i złoczyńcy już na pierwszy rzut oka rozpoznawalni, tylko mówią to pierwsze, drugie i trzecie osoby w państwie o tym zaangażowaniu Polski w sprawę bezapelacyjnego i bezalternatywnego zwycięstwa na tamtym froncie, no to pytanie o Pakt Północnoatlantycki. W tym Pakcie Północnoatlantyckim bardzo wyraźnie to jest zastrzeżone, że on działa w przypadku napaści. W przypadku napaści na delikwenta, tak, członka tego układu, tego paktu. Jeżeli wicemarszałek Sejmu wznosi hasło na Moskwę, to chociaż jeszcze do tej Moskwy nie dojechała, no to ja bym powiedział tak, to są bardzo poważne deklaracje, które łatwo mogą być wykorzystane przez naszych dziś bezalternatywnych aliantów do tego, żeby umyć ręce. Żeby powiedzieć, Rzeczpospolita Polska wyszła poza ducha i literę Paktu Północnoatlantyckiego, robiła co chciała, nikt nie zmuszał. Czy ktoś zmuszał Andrzeja Dudę czy Mateusza Morawieckiego? Sami to robią. Czy ktoś zmusza ministra Błaszczaka? Nie, on to robi z entuzjazmem. No więc ten entuzjazm może być potem przeciwko nam użyty. Oczywiście z łatwością na forum publicznym, w mediach, tak? Możemy zostać załatwieni odmownie, jak w sprawie, dajmy na to, reparacji, prawda? Nikt nawet nie wejdzie w żadne negocjacje, tylko przez telewizję nas poinformują, żeśmy poszli za daleko i w związku z tym oni nie mają wobec nas żadnych zobowiązań. A jeśli nawet te zobowiązania mają, no to patrz wyżej. Powiedziałem, że jesteśmy zakładnikami. Jesteśmy zakładnikami. Mamy wojska obce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, szanowni państwo, i wszyscy otwartym tekstem mówią, że bez tych wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli one są gwarantami naszej suwerenności, naszego bezpieczeństwa, no to najwyraźniej jakieś niedostatki tej suwerenności i bezpieczeństwa bez tych wojsk. A te wojska są niedekoracyjne, szanowni państwo. Już szereg miesięcy temu chwalono się w prasie, to nie są żadne tam tajne przecieki z niejawnych posiedzeń Komisji Obrony, z których zostałem wyświęcony, to jest z mediów, że w dywizji naszej pancernej ze sztabem w Siedlcach do tego sztabu, do jego struktury wprowadzono jednostkę wsparcia armii amerykańskiej. Czyli, że jeszcze raz powtórzę, bo to naprawdę nie do wiary, że do architektury Wojska Polskiego wprowadzono jednostkę całą, no bo dowódcy tej dywizji są najwyraźniej jakimiś dziećmi specjalnej troski i oni potrzebują doradztwa, prawda? Ale to znowu ważne aspekty prawne. Ci żołnierze, nie słyszałem, żeby urządzono im jakąś na końcu Kościuszki uroczystą przysięgę na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Oni nie przysięgali na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. To jest ten mały figiel. Czy to się godzi, czy to się mieści w jakichkolwiek ramach oddawać Polaków pod komendę ludzi, którzy przysięgi na wierność Rzeczypospolitej nie składali. Nie składali przysięgi na wierność Polsce, ale składali swoje przysięgi. Uwaga, kształcili się w swoich akademiach i ukończyli znakomite kursy, które ich władza, ich armia i przełożeni dla nich organizują. Widzicie państwo, jakie kursy, jaka jest, no nie nowinka już, bo to
chyba jeszcze w poprzedniej dekadzie nastąpiła taka delikatna korekta w edukacji oficera armii amerykańskiej. Otóż pojawił się element oswajania ze znacznymi stratami. Dawniej armia amerykańska, no one left behind, staramy się o to, żeby minimalizować straty w ludziach. I pięknym tego świadectwem są pomniki takie, memoriały, na których wypisane są nazwiska, dajmy na to wszystkich, którzy zginęli w Wietnamie i tam każdy może swojego tatę, wujka czy dziadka znaleźć wypisanego i tak ich szkolono. I to był taki punkt honoru, że właśnie to ci straszni Moskale pod sowieckim dowództwem wprowadzili doktrynę rozpoznania bojem, czyli puszczania często dosłownie bezbronnego, bo niewyposażonego w broń mięsa armatniego po to, żeby zobaczyć, jak tam się pole walki układa i gdzie nieprzyjaciel jest wstrzelany. I Anglosasi i w ogóle świat Zachodu chętnie wskazywał na ten negatywny punkt odniesienia, prawda, gospodarowania ludzkim mięsem armatnim przez towarzyszy Żukowa czy innych marszałków sowieckich. I wskazywano na to jako punkt negatywny i podkreślano, że właśnie my na Zachodzie, nie barbarzyńcy, my cenimy sobie każde życie, my wyślemy, prawda, trzy samoloty zwiadowcze, zanim jednemu żołnierzowi każemy wyjść z okopów. Wystrzelimy wagon amunicji w przygotowaniu artyleryjskim, zanim jeden czołg wyjedzie na otwarte pole, prawda? Otóż od poprzedniej dekady oficerowie amerykańscy są oswajani z tym, że przyjdzie im wydawać rozkazy skutkujące śmiercią tysięcy żołnierzy w ciągu godzin. I to jest ciekawa okoliczność, prawda? Jeżeli my zapraszamy na kopiec Kościuszki, a potem do sztabu w Siedlcach, zapraszamy ludzi, którzy są tak oswojeni i oni będą doradzać Błaszczakowi. Nie, Błaszczaka przy tym w ogóle nie będzie, bo chyba nikt rozsądny nie myśli, że zwierzchnik Sił Zbrojnych Duda będzie, czy minister obrony, który jest od jeżdżenia tu czy tam po to, żeby kupić coś, co koniecznie nie zostało wyprodukowane w Polsce, że oni będą w ogóle włączeni w ten proces decyzyjny. No nie będą.